Nie każdy ma dostęp do internetu światłowodowego, ale praktycznie każdy chce mieć dobre, stabilne i w miarę szybkie połączenie. Firma Delink podesłała mi taki oto zestaw do testów: router z Wi-Fi 6 oraz mocną, zewnętrzną anteną odporną na wszelkie warunki pogodowe. I wiecie co? Takie kombo sprawdza się o wiele lepiej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie, które testowałem do tej pory. Wystawienie anteny na zewnątrz zapewniło mi trzykrotnie wyższe transfery niż modem stojący tuż przy oknie. Co jest dość zaskakujące, bo w mieszkaniu i tak mam pełen zasięg sieci LTE i 5G, więc po prostu przypuszczałem, że zewnętrzna antena, no, nie zmieni wiele. A jednak, dlatego jeśli skazany jesteś na korzystanie z sieci komórkowej, to ten materiał jest jak najbardziej dla ciebie. Z tej strony Paweł, a to oglądasz kanał Tekmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GFVGMall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji Różnych świąt i wydarzeń, potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Na pewno zastanawiasz się, czy instalacja zewnętrznej anteny rzeczywiście poprawi prędkości uzyskiwane w Twojej konkretnej lokalizacji. Absolutnie to rozumiem, dlatego, nim zagłębimy się w to, z czego zestaw się składa jak wygląda i jak się go konfiguruje to od razu przejdę do konkretów i odpowiem Ci na to pytanie. Otóż wewnątrz znajduje się cztery anteny kierunkowe, które zapewnią Ci znacznie lepszy zasięg, nawet tam, gdzie Twój smartfon ledwo sobie radzi. Co ciekawsze, jeśli w swojej lokalizacji sygnał sieci komórkowej jest doskonały i nawet w pomieszczeniu widzisz pełen zasięg na smartfonie, to musisz wiedzieć o tym, że fale sieci komórkowej LTE i 5G łatwo poddają się nawet najmniejszym przeszkodom. Oto prosty test. Tuż przy oknie mój smartfon uzyskuje prędkości ponad 400 megabitów na sekundę pobierania i 112 wysyłania. Na pewności powtarzam test trzykrotnie. Widzimy, że wartości utrzymują się w okolicach 400 megabitów. Wysyłanie już bliżej 90. Następnie wychodzę na balkon, umieszczam smartfon na tej samej wysokości od podłogi, po czym ponawiam test i co widzimy? Prędkości pobierania wzrosły do 550 megabitów na sekundę. Ledwie metr dalej a 150 megabitów szybciej. Wysyłanie również wzrosło do 130. Ping także się skrócił z okolic 25 milisekund na jakieś 15. Jednak co istotne, to przecież wciąż nie jest idealna lokalizacja. Telefonu przecież nie mam jak wywiesić na balkon. Zresztą przecież nie zostawię smartfona czy nawet takiego standardowego routera na deszczu, na mrozie czy w letnim słońcu. Kolejna sprawa jest taka, że stąd nie dałoby się pokryć całej reszty mieszkania, gdzie z zestawem, który proponuje Delink, to żaden problem. Antena jest oczywiście odporna na wszelkie warunki atmosferyczne i może sobie tu wisieć cały rok. Wtedy mały, elegancki router zadba o pokrycie mieszkania szybką siecią Wi-Fi 6. Montaż też jest banalnie prosty. Potrzebujesz jedynie płaskiego śrubokręta i za pomocą dołączonych obejm przytwierdzisz antenę do rynny, uchwytu po antenie satelitarnej, dowolnego pręta na kominie czy jak ja do barierki balkonu. Może nie jest to najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale działa i na razie, przynajmniej na czas testów, w zupełności mi wystarcza. Przypuszczam, że każdy umiałby zainstalować taką antenę, ale jeśli ktoś rzeczywiście miałby z tym problem, to bardzo proszę. Nawet takie wciśnięcie jej między szkło balkonu a klimatyzator zapewniło mi ponad 700 megabitów na sekundę pobierania i 160 wysyłania. Domyślam się, że już pewnie macie jakiś pomysł na to, gdzie by ją przytwierdzić. Za to kolejnym zagadnieniem spędzającym sens powiek jest to, czym i jak wiele dziur musicie wywiercić, na przykład w wynajmowanym przez Was mieszkaniu, aby w końcu mieć fajny internecik. No bo jeśli sobie pomyślimy, że taka antena wymaga przecież jakiegoś grubaśnego kabla do zasilania i do danych, to od razu nam się odechciewa. Wynajęte czy niewynajęte? Nawet w domku na działce nie chciałbym się ciągnąć jakiegoś zewnętrznego zasilania i robić dziur w elewacjach. Przypuszczam, że taka konieczność z miejsca zniechęciłaby znaczącą część potencjalnych użytkowników. Całe szczęście temat jest bardzo dobrze przemyślany. W domu owszem, masz gruby kabel zasilania, taką czarną kostkę nazywaną power injectorem, router i mały zasilacz do niego, ale to właśnie ten power injector odpowiada za zasilanie i całą komunikację z anteną. Jest trochę tych kabli, ale w domu na pewno gdzieś to elegancko da się upchnąć. Z kolei sam power injector działa w ten sposób. Kabel Ethernet podłączasz do tej czarnej kostki w gniazdo oznaczone jako POE, czyli Power Over Ethernet, które jest dosłownie zasilanie przez kabel Ethernet wraz z całą wymaganą komunikacją. Ma on grubość około 2 mm i bez trudu mieści się on pod uszczelkami drzwi czy okien. Raczej proponowałbym umieścić go od strony zawiasów, czyli tam, gdzie będzie tylko dogniatany miękkimi uszczelkami. Z czasem taki kabel się uleży, wyprofiluje i przetrwa długie lata. Nawet jeśli zmuszeni będziecie umieścić go w miejscu mocno nieidealnym, tam gdzie byłby obcierany przez ramę drzwi czy okna, to jego ewentualna wymiana kosztuje między 20 a 30 zł, co raczej nie powinno być tragedią. I tak, ten jeden skromny kabelek wystarczy do zasilenia anteny oraz przesyłu danych o prędkości 1 gigabita na sekundę. Domyślam się, że to instalacja zwykle wzbudza najwięcej obaw, ale jak sami widzieliście, jest to bułka z masłem. W takim razie możemy teraz na spokojnie omówić wszystkie pozostałe, ale naprawdę ważne elementy tego zestawu, zaczynając od... Unboxingu. Na tyle opakowania producent podaje kilka najbardziej oczywistych sytuacji, w których zestaw ten może się idealnie sprawdzić. Przedmieścia, domek w lesie czy działka, sklepik na kołach i kamper... Wewnątrz znajduje się kod QR, dzięki któremu pobierzecie aplikację. Mniejsze pudełko zawiera router wspierający najnowszą technologię zabezpieczeń WPA3 oraz Wi-Fi 6, mogące przesyłać dane z maksymalną prędkością 1200 megabitów na sekundę. W dużym pudle znajduje się odrobina papierologii, dwie metalowe obejmy montażowe, cztery kołki i cztery śruby, tak, gdybyśmy nie mogli oprzeć się pokusie przytwierdzenia anteny do ściany budynku. No i wspomniany już 10-metrowy. Płaski kabel. Gdyby ten okazał się za krótki, to do opisu tego materiału dołączę linki do dłuższych. Maksymalnie możemy tu zastosować kabel o długości nawet 100 metrów. Pod spodem odnajdziemy przewód zasilający, power injector oraz antenę. I to może jej przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności. Na jednym z boków przez obudowę prześwitują dwie diody, i to dzięki nim możemy dokonać szybkiej analizy sytuacji. Pierwsza wskazuje poziom sygnału. Brak diody, brak sygnału. Czerwona to zasięg taki sobie, mrukająca niebieska oznacza dobry poziom, a ciągła niebieska mówi nam, że zasięg jest doskonały. Gdy poniższa dioda świeci kolorem zielonym, oznacza to, że połączeni jesteśmy z siecią LTE lub 3G, niebieska, 5G. Na tyle znajduje się aluminiowy radiator pomagający w utrzymaniu odpowiedniej temperatury komponentów wewnątrz. Stopka montażowa zintegrowana jest z dołem obudowy, która trzyma się na czterech śrubach. Po demontowaniu odsłania się dostęp do kolejnych sześciu śrub, które też musimy wykręcić, i to dopiero pod nimi znajduje się miejsce na kartę MicroSIM, port dla kabla Ethernet, przycisk resetu oraz aktywacji wbudowanego w antenę Wi-Fi, chociaż takiej aktywacji możemy dokonać później w samym oprogramowaniu. Jak widzicie znajduje się tutaj wodoodporny przepust kablowy. Wystarczy całość rozkręcić, przełożyć przez pierścienie i oczywiście przez dół obudowy z nóżką. Nałożyć usztelkę, zacisnąć ją i całość naprawdę dobrze skręcić. Należy pamiętać, że jest to antena kierunkowa i przed jej ostatecznym montażem warto poświęcić chwilę na znalezienie najlepszego miejsca oraz kierunku. Choć przyznam szczerze, że przez pierwsze trzy miesiące antena była u mnie właśnie wciśnięta między klimatyzatora szybę. No wiecie, zima, mokro, wiało, to tak sobie tam siedziała i zapewniała o wiele lepsze prędkości niż router na oknie. Dopiero gdy zrobiło się cieplej, byłem w stanie się tym bardziej pobawić i rzeczywiście, przekręcając ją w jedną lub w drugą stronę można uzyskać, ewentualnie stracić 100-200 megabitów na sekundę. Jednak robić tego na przysłowiową pałę nie trzeba. Otóż aplikacja Easy Site Survey upraszcza proces konfiguracji i pomoże nam określić, w jakim kierunku należy ustawić antenę, przynajmniej w teorii. Próbowała aplikacji na dwóch telefonach i na każdym działała ona jakoś tak trochę dziwnie. No ale przejdźmy teraz do routera M15, który designem zbliżony jest do anteny zewnętrznej. Tu i tu mamy zaoblone krawędzie oraz ten sam akcent kolorystyczny. Z przodu znajduje się dość mocno świecąca dioda informująca nas o stanie połączenia. Całe szczęście oprogramowanie pozwala ją wyłączyć, a sama się aktywuje dopiero w momencie, gdy straci połączenie z internetem. Z tyłu znajduje się tylko dwa gigabitowe porty RJ45, żółty do którego przychodzi internet od power injectora oraz drugi. Do którego opcjonalnie możemy podłączyć konsolę czy komputer desktopowy. Jest to też gniazdo dla zasilacza oraz przycisk resetu wraz z przyciskiem WPS ułatwiającym szybkie łączenie urządzeń z siecią Wi-Fi. Router pozbawiony jest zewnętrznych anten, lecz umieszczony na środku mieszkania, powinien pokryć niewielki metraż bez większego problemu. Chociaż całe piękno polega na tym, że jest to system typu mesh, czyli jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, możemy dokupić drugą taką kostkę, ewentualnie ich kilka, i pokryć nawet do 500 m2. W opisie tego filmu zostawię linki również do takich zestawów, więc warto zajrzeć. W kwestii danych technicznych to mogę powiedzieć, że Wi-Fi 2,4 GHz maksymalnie może uzyskać prędkości do 300 megabitów na sekundę. 5 GHz Wi-Fi już do 1200, czyli w teorii nie powinno ono być wąskim gardłem. No dobrze, zewnętrzna antena, power injector, router, to wszystko konsumuje jakieś ilości energii, a jak wiemy cena za kilowatogodzinę tylko rośnie. Dlatego śpieszę poinformować, że cały zestaw konsumuje między 8,5 a 10W bez jakiegoś tam specjalnego obciążenia, do routera przez Wi-Fi podłączone było tylko kilka urządzeń, w tym kamery, które cały czas przesyłają, ale niewielkie ilości danych do chmury. Podłączony był również drugi router kablowy, który udostępnia Wi-Fi urządzeniom znajdującym się piętro niżej. Natomiast pobieranie danych z pełną prędkością podwyższyło pobór całego zestawu do okolic 14-15 W. Ok, ale porozmawiajmy teraz o prędkościach. Otóż wedle specyfikacji producenta maksymalna prędkość pobierania na LTE wynosi do 1 gigabita na sekundę wysyłania do 200 mega. Z kolei dla 5G jest to odpowiednio 1 gigabit w dół oraz 600 megabitów do góry. Są to oczywiście maksymalne wartości, jakie możemy uzyskać przy założeniu, że infrastruktura sieci operatora, z którego korzystamy, na to pozwoli. A z tym, jak wiemy, no nie jest już tak kolorowo. Jestem świadomy, że mój operator, jak i lokalizacja, w której się znajduję, nie należą do najgorszych, ale jednocześnie muszę podkreślić, że sieć operatora, przynajmniej pod względem technologicznym, wciąż nie pozwala na pełne wykorzystanie zestawu Delinka. W oprogramowaniu anten możemy wymusić tryb 5G SA lub NSA. Różnica polega na tym, że ta pierwsza jest autonomiczną wersją 5G, która działa niezależnie od sieci 4G. Pozwala ona na pełne wykorzystanie nowych możliwości 5G takich jak ultra niskie opóźnienia czy wysoka niezawodność, ale wymaga budowy nowej, dedykowanej infrastruktury, a to operatorów kosztuje grube pieniądze. Z kolei 5G NSA jest zintegrowane z siecią 4G. Jest takim trochę etapem przejściowym, ale jednocześnie sporo tańszym do zaimplementowania. Niestety nie zapewnia jeszcze pełnego potencjału 5G, ale już pozwala na zwiększenie szybkości transferów oraz skrócenie opóźnień. Mój operator nie obsługuje jeszcze pełnego 5G, dlatego musimy zadowolić się testami wykonanymi na tej jeszcze przejściowej technologii. Jednakże wyniki są, no przynajmniej jak dla mnie, bardzo zadowalające względem tego, co miałem do tej pory. Średnie prędkości pobierania zmierzone w godzinach porannych wychodzą w okolicach 800 megabitów na sekundę, wysyłania do 160. Ping wysokości 11-13 milisekund nie jest może jeszcze idealny, ale już potrafi zawstydzić niejednego dostawcę internetu po kabelku. Wykonując trzy testy w południe, widzimy około 650 megabitów na sekundę pobierania i między 130-150 wysyłania. Obciążenie sieci powinno wzrastać w godzinach późniejszych, ale jak tu widzimy po 18 mamy średnio 750 megabitów na sekundę pobierania i około 120 wysyłania. Ostatnią porcję testów wykonałem po godzinie 22 i notujemy tutaj najniższe prędkości. 500 megabitów do dołu i 130-140 w górę. Przejściowe 5G mojego operatora nie pozwala na dobicie do tego wymarzonego 1 gigabita na sekundę, ale... Jest już dość blisko. Najważniejsze jest to, że zestaw ten technologicznie takie wartości może osiągnąć z czasem i z rozwojem infrastruktury. Antena wspiera agregację do czterech pasm jednocześnie, dzięki czemu na LTE uzyskuje prędkości pomiędzy 360 a troszkę ponad 400 megabitów na sekundę pobierania. Wysyłanie no nie będzie takie szybkie jak na 5G, ale 60 megabitów na sekundę to wciąż dość zadowalający wynik. Dla tej technologii ping wynosi między 30 a 40 milisekund. Jest to wciąż, powiedziałbym, zadowalający wynik. Obydwoma urządzeniami możemy zarządzać przez aplikację mobilną o nazwie d Falcon. Cechuje się ona przyjaznym i prostym w obsłudze interfejsem. Na ekranie głównym widzimy poziom sygnału anteny, router oraz ilość podłączonych klientów. Wystarczy dotknąć interesujący nas element i jak tutaj widzimy, wszystkie podłączone urządzenia zarówno przez Wi-Fi jak i kablowo. Dotykając anteny możemy zmienić sposób połączenia, podejrzeć ilość wykorzystanych danych czy nałożyć ich limit. Można tu wyznaczyć też datę zerowania. Istnieje również opcja automatycznego wysłania na nasz numer wiadomości SMS z ostrzeżeniem, gdy wykorzystanie limitu danych sięgnie wyznaczonego przez nas poziomu. Aplikacja mobilna pozwala zarządzać ochroną rodzicielską, nakładając na wyznaczone urządzenia harmonogram dostępności sieci. Możemy zablokować dostęp w porze snu lub na niego zezwolić tylko w wyznaczonych godzinach. Dla rodzica jest to super ułatwienie. Powiedzmy, że nasza pociecha wraca ze szkoły i na swoich urządzeniach może korzystać z internetu tylko pomiędzy godziną 15 a 17. Piątek odrobinę dłużej. Wieczorem też ma chwilę od 21.00 do 21.30. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić oddzielny harmonogram. Co ważne, aplikacja działa przez online konto Delinka, czyli nie musimy być podłączeni do routera, a wszystkimi ustawieniami możemy zarządzać nawet z drugiego krańca świata. Jeśli jesteśmy w pracy i nasza pociecha nie wywiązała się z zadań, które jej powierzyliśmy, możemy zmienić jej godziny dostępu do sieci lub nawet całkowicie zablokować dowolne urządzenia w niej się znajdujące. Tak więc aplikacja rzeczywiście potrafi być naprawdę przydatna i warto ją mieć pod ręką. Za to bardziej zaawansowane ustawienia są dostępne już jedynie z poziomu przeglądarki, czy to z poziomu telefonu czy komputera. Zarządzanie DNS-ami, firewallem, przekierowanie importów, ustawienie VPN-ów, administratorów, aktualizacje i wiele, wiele innych. Nie zabrakło tu też pomocnika konfiguracji, który dodatkowo upraszcza cały proces. Wystarczy kilka minut i gotowe. Jednakże nie wszystko jest takie piękne. Nie wybierzemy tu ręcznie stacji bazowej, z którą chcemy się połączyć i jesteśmy zdani na to, co automat uzna za najlepsze. Zresztą skoro już jesteśmy przy wadach omawianego dzisiaj zestawu, to nie podoba mi się również to, że M15 ma tylko jedno wyjście RF45. Z kolei jeśli chodzi o zalety, to w moim przekonaniu prostota i kolokwialnie mówiąc łopatologiczność oprogramowania jest raczej zaletą tego produktu. Większość z nas kupuje taki zestaw, bo chcemy lepsze, szybsze połączenie z siecią niż to, co mieliśmy do tej pory i mało kto ma ochotę zagłębiać się w szczegóły i bawić się w inżyniera sieci. Tutaj podłączamy tylko kilka kabelków, aplikacja pokazuje w którą stronę mamy ją przekręcić i tyle. Finito. Automat się odpala i dba o to, abyśmy mieli tak szybki internet jak to tylko możliwe, a my możemy wtedy wrócić do ważniejszych zajęć. Tak więc ja z takiego zestawu byłbym zadowolony. Całość nie jest może jakoś super tania, cenę zresztą jak zawsze odnajdziesz w opisie poniżej, ale w jednym pakiecie otrzymujemy dobrze współpracujący, kompatybilny ze sobą zestaw urządzeń, który po prostu działa. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie odwiedź moją stronę www.tekmaniahd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.